możemy uczyć się jeździć na motocyklu i od razu siadać na ścigacza, który ma 100 koni, tylko trzeba zacząć od małych pojemności, żebyśmy wyuczyli się przede wszystkim podstaw. Tak samo jak kupujemy pierwsze auto, najlepiej kupić sobie jakieś słabsze, bardziej, można powiedzieć, nawet wytyrane, bo na nim popełnimy błędy. Pewnie wgniemy nieraz blachę, zrysujemy, nie wiem, szyby, czy tam popełnimy jakiś błąd i tego auta po prostu mniej szkoda. Dopiero później, jak się już nauczymy jeździć, to wtedy właśnie idziemy w większe pojemności. Moim zdaniem na początku, jak uczymy się jeździć, to w ogóle najlepszy jest chyba rower, bo żeby w ogóle załapać równowagę i po prostu mniej więcej wyczuć sobie hamulce. Później jak najsłabszy motor, tym lepiej. Nawet ta stara motorynka, która dzisiaj już niestety jest bardzo droga, jest akurat dobrym elementem, bo tam mamy tylko dwa biegi i pół konia i po prostu tym motocyklem najłatwiej się nauczyć ruszać i zmieniać biegi i też zatrzymywać w miejscu, odpalać, wszystkie te takie podstawy. A później, jak już umiemy jeździć, to wtedy możemy siadać właśnie na motor żużlowy. I na początku też, ja jestem akurat za silnikiem WFM-ki, czyli 125, ale on ma tylko 3 konie znowu. To jest motor, który wykręca znowu duże obroty, ale ma bardzo małą moc i on po prostu w łuku, jak jedziemy, to na prostej napędza się, a na łuku po prostu on słabnie, ale tym słabnięciem jeszcze jest w stanie zrobić poślizg tylnego koła i jesteśmy w stanie to wyczuć kontrolowanie. Natomiast z wyjścia już ten motor na tyle zesłabnie, że znowu prostujemy. To jest bardzo fajne podstawy są na tym silniku do jazdy na żużlu właśnie. I mi się wydaje, że to jest naprawdę dobry wstęp. Ja jestem bardziej za ciężką pracą niż za talentem, bo wydaje mi się, że mając talent, jak nie będziemy ciężko pracować, to się gdzieś zatrzymamy, a nawet jak ktoś nie ma pojęcia o tej jeździe, to pracą, rozkładaniem cały czas treningów, jazdy na czynniki pierwsze możemy daleko naprawdę dojść. Jestem za tym, natomiast jest też coś takiego, że może nie od razu to widać, ale po kilku treningach widać, kto tak naprawdę dobrze wygląda na tym motocyklu, ale czasami też jest to złudne, bo jednak niektórzy za bardzo już powiedzmy myślą, że są tak dobrzy i nie pracują tak jak powinni, albo olewają, albo nie chcą pracować przy sprzęcie. Więc tutaj jest długa taka żmudna, moim zdaniem, praca i dopiero przez lata to wszystko wychodzi. Czasami, bo to jest też tak, że dziecko jak się uczy, to jest obiekt dojrzewania. Dużo też się zmienia w nas. I to jest taki trudny okres, gdzie albo przetrwamy, jesteśmy mocni, zakochani w tym żużlu i trenujemy do końca życia, można powiedzieć, do upadłego. A czasami jest też tak, że jesteśmy bardzo podatni na to, żeby się szybko zrazić. Jakiś mały upadek, nie wiem, mała rana, czy cokolwiek, coś się stanie, coś nie wyjdzie, motor się zepsuje i od razu się poddajemy. Żużlowiec nie może, musi mieć tę predyspozycję, że się nigdy nie poddaje i to jest takie akurat w żużlu mi się bardzo podoba, że no, trzeba walczyć do końca. No, wydaje mi się, że pomagać to naprawdę trzeba, tak, ale nie można też przesadzać, czyli nie może bardziej rodzicowi zależeć przede wszystkim niż dziecku, bo no, niestety czasami tak jest, że rodzice mają jakieś niespełnione swoje marzenia i próbują to na dzieciach, że tak powiem, wydobyć, czy na nich to wszystko skierować, te swoje siły i czasami dzieci się jednak zrażają do tego żużla. No wydaje mi się, że dużo, to jest też tak, że jak za bardzo też próbujemy odciążać swoje dzieci, wiadomo, trzeba im pomagać i w ogóle, ale jak odciążamy je, to tak naprawdę trochę im utrudniamy, bo jak mamy za lekko, to w życiu tak lekko wszystko nie przychodzi i po prostu później tym bardziej jesteśmy mniej odporni na różne rzeczy. I wydaje mi się, że jeśli komuś naprawdę zależy, to powinien dużo ciągnąć 80% sobą, no nie, ten żużel i w ogóle, a rodzic jest po to, żeby dopilnować porządku, bezpieczeństwa, tego, żeby dziecko miało na czym jeździć, żeby to wszystko było tak, jakby być powinno, no nie, czyli wszystkie rzeczy dogadane, co do wielu rzeczy, natomiast cała ta euforia jazdy i w ogóle to, co się składa na treningi, no to przede wszystkim powinno zależeć od adepta. Szczeblowy system wprowadzony przez PGE Ekstraligę wydaje mi się, że jest bardzo trafny i udany, ponieważ no, tak jak tu rozmawiamy, te pojemności po kolei z tymi mocami jest bardzo ważne, żeby dziecko mogło się uczyć na mniejszych pojemnościach, nie zrażać się i dopiero osiąść na prawdziwy motor żużlowy, jest moim zdaniem jak najbardziej trafny i idziemy w dobrym kierunku.